Zmieniamy temat. Czas na kulturę. Robił zdjęcia m.in. dla amerykańskiego Newsweeka czy Boston Globe. Jan Hausbrand, wybitny fotoreporter od ponad 28 lat, na stałe mieszka w Stanach Zjednoczonych. W Polskim Instytucie Naukowym w Nowym Jorku trwa wystawa jego fotografii. To zbiór wyjątkowych prac z czasów, kiedy artysta mieszkał jeszcze w naszym kraju. Większość prezentowanych na wystawie zdjęć nigdy dotąd nie było opublikowanych. Oglądane po latach zachwycają. Złapam tą erę. Tylko tyle mogę powiedzieć, są super zdjęcia, naprawdę dobre. Twarze, sytuacje smutne, poważne, czarno-białe. Jest nadzwyczajna wystawa, co tutaj dużo powiedzieć, trzeba przyjść i zobaczyć. Zdjęcia przede wszystkim przedstawiają codzienne życie Polaków w latach 70. Są to także wyjątkowe prace, które dokumentują okres stanu wojennego. Gdybym chciał wybrać muzykę pod kątem tych zdjęć, to powinienem grać muzykę pogrzebową pewnie. Ja znam tą rzeczywistość, bo przecież żyłem w tych czasach i kiedy żyłem w tamtych czasach, to mnie tak nie przygnębiało jak teraz, kiedy to oglądam po tylu latach. Wystawa pokazuje Hausbranda jako fotografa wszechstronnego, który ma swój własny styl. Jego prace odkrywają na nowo czasy PRL-u. Zabawne jest to, że one powstały w okresie strasznie masowej i szeroko zakrojonej propagandy sukcesu, którą Gierek wtedy narzucał w Polsce. Czarno-białe zdjęcia to przede wszystkim opowieść o człowieku i jego emocjach. U wielu widzów fotografie wywołują prawdziwą nostalgię. To są czasy, które przeminęły, a tu jest miejsce, gdzie bardzo dużo osób wraca wspomnieniami. Wystawa wzbudziła ogromne zainteresowanie wśród Polonii. Można ją oglądać do 10 maja.